Cześć, jestem Piotr. Od zawsze intrygowało mnie to, jak wygląda praca w ZOO. Dzięki magii telewizji będę mógł zajrzeć za kulisy i pokazać Wam, jak wygląda życie i obowiązki opiekunów zwierząt i innych osób związanych z ogrodem zoologicznym. Swoją przygodę zaczynam od afrykarium. Pod dachem na powierzchni 23 tysięcy metrów kwadratowych odtworzono m.in. strefy przybrzeżne Morza Czerwonego, głębiny kanału Mozambickiego, a także gorącą i wilgotną dżunglę Kongo. To właśnie tu spotkam swojego dzisiejszego przewodnika Maćka. Maciek to jeden z trzech opiekunów odpowiedzialnych za manaty i hipopotamy. W ZOO pracuje od 4 lat. Z wykształcenia z biologiem i zootechnikiem. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od obchodu, czyli musimy sprawdzić, czy wszystko po nocy jest ok, co robią zwierzęta, czy zbiorniki są w takim stanie, jakim zostawiliśmy wczoraj o godzinie 15. Mhm. Czyli na tym polega spacer? Nie spacerujesz sobie tak po prostu oglądając przyrodę i odpoczywając, tylko... przyjemne z pożytecznym. Po prostu trzeba sprawdzić, czy wszystko jest ok. Ok, zaczynamy mój pierwszy ekscytujący dzień we wrocławskim ZOO. Właśnie jasne, teraz. Bo nie mamy czasu, trzeba iść do hipopotamu. Ok. Już po 15 sekundach nie wiedziałem, gdzie jestem. To prawdziwy labirynt. Tymczasem Maciek wprawnym okiem ocenił stan wybiegów i zdrowia zwierząt, telefonicznie konsultując się ze swoimi współpracownikami. Jest 7. Do otwarcia ZOO mamy jeszcze długie 2 godziny. Wybieg hipopotamów o poranku prezentuje się wyjątkowo spokojnie. Jednak na zapleczu trwają gorączkowe przygotowania do karmienia. Maciek zachęca hipopotamy, by weszły na wybieg. Nagrodą jest wiadro ich ulubionych warzyw. Mniam. Nasze hipy bardzo pozytywnie kojarzą wchodzenie na zaplecze, ponieważ tutaj tuż po wejściu dostają pierwsze śniadanie, dlatego musiałoby być coś bardzo niekorzystnego w nastawieniu, żeby nie chcieć tutaj wejść. Mhm. Mimo kamery nie przestraszyły się, więc jakby tym bardziej wielki sukces, że pojawiły się tutaj. Grecka nazwa hipopotamos w dosłownym tłumaczeniu oznacza rzecznego konia. Samce są nieco większe od samic. Skóra hipopotamów to 25% masy ich ciała. Pokrywa ją różowa substancja, która działa jak krem z filtrem UV. Kły służące hipopotamom do obrony mają około 30 cm długości. Hipy są już w boksach. Tymczasem ja dostałem odpowiedzialne zadanie przygotowania 30-kilogramowej kubki siana i trawy. To będzie proste. Słuchajcie, to, że hipopotamy znalazły się w boksach, to jest efekt treningu. Ich codziennego treningu, a ich nagrodą jest warzywko. Smaczne, świeże warzywko. Oj, ups. Trochę się rozgadałem. Tymczasem dorodny samiec wałeczek zrobił się już głodny. Do akcji wkroczył lekko zirytowany Maciek. Poczułem się jak piąte koło wozu. Zrobiła się chryja. Patrząc na zegarek, ewidentnie widzę, że Piotrek pierwszego dnia nie do końca nam się tutaj przydał. Po prostu do naszego tempa pracy trzeba się przyzwyczaić i dopiero po kilku dniach myślę, że Piotrek odnalazłby się tutaj między nami. Tę kupę żarcia dzielimy na 3 hipy i zaraz im to podamy. Okej. W afrykarium mieszka cała hipopotamia rodzina. Jej głową jest wałeczek, który przyjechał z Czech. Towarzyszą mu samice Rumba i Salsa. 3 miesiące temu na świat przyszła Zumba, córka wałeczka i Rumby. Słuchajcie, zasada jest taka, że nie mogę przekraczać bariery boksów. Maciek oczywiście robi swoje. A ja właśnie teraz patrzę na to ogromne zwierzę i uświadamiam sobie fakt, że naprawdę jest to jedno z najniebezpieczniejszych zwierząt w Afryce. Potwierdza to fakt, iż jest odpowiedzialny za największą liczbę ataków na ludzi w Afryce. Zaplecze pawilonu z tymi wszystkimi kratami wygląda przygnębiająco, ale zwierzęta spędzają tu niewielką część dnia, a kraty są koniecznością i gwarancją bezpieczeństwa dla opiekunów. Z drugiej strony Maciek i jego koledzy robią wszystko, by rodzina hipopotamów kojarzyła to miejsce jak najlepiej. Czy łapiesz kontakt taki emocjonalny z tymi zwierzętami, czy one też, masz wrażenie, czują
że jesteś dla nich kimś istotnym, ważnym i tylko ty na przykład możesz im dawać te przysmaki, które widzieliśmy? No oczywiście, na tym polega moja praca, na tym, żeby zwierzę jakiś kontakt ze mną złapało i nawet widziałem po hipopotamach dzisiaj, jak ty stałeś przy kracie, że to nie, było nie to do końca samo. Było naturalne zachowanie i Wałek musiał się chwilę zastanowić, zanim wszedł do boksu. Myślę, że wczułem dokładnie to samo, bo też się straszliwie denerwowałem i chyba było to po mnie widać. Po porannym karmieniu przyszedł czas na tak zwany trening medyczny. Miałem okazję stanąć oko w oko z hipopotamem nilowym. Teraz mamy na to czas, żeby sprawdzić stan zdrowia hipopotama, więc Wałeczku, szyja. Szyja, Wałek. Wyżej, Wałek. Wałek. Nie ma ochoty. Chyba nie do końca akceptuję twoją obecność tutaj. Mhm. Tak, zdecydowanie. Szyja, Wałeczku. Szyja, szyja, szyja. Brawo. I teraz właśnie mogę sprawdzić skórę, szyję, zobaczyć dobrze kończyny piersiowe, ponieważ normalnie no, z daleka nie wszystko widać. Mogę sprawdzić, czy wszystko w paszczy jest ok. Brawo, Wałek. I to też właśnie jest efekt codziennej pracy ze zwierzęciem. Mhm. Brawo, Wałku! Mam ochotę go pomiziać, ale lepiej nie będę tego robił. No myślę, że teraz mógłbyś go dotknąć. Brawo, Wałek! No, niesamowite. Słuchajcie, skóra jak skóra człowieka, tylko mam wrażenie... 4-centymetrowej grubości. 4-centymetrowej grubości. A bardzo czuła. Brawo, Wałku! Wow, to było coś. Głaskać dwutonowego hipopotama. Rumba, Zumba, Salsa i Wałeczek urodzili się w zoo. Nigdy nie widzieli prawdziwej Afryki. Cieszy mnie to, że Maciek i Marcin nie przekraczają granicy krat tylko dla własnej satysfakcji. Poświęcają swój czas i emocje, by lepiej zrozumieć hipopotamy i stworzyć im w zoo prawdziwy dom. Panowie po porannych czynnościach w końcu mogą wypuścić hipopotamy na przestronny wybieg o powierzchni 240 metrów kwadratowych z basenem o pojemności 750 tysięcy litrów. To tutaj olbrzymy oglądane są przez odwiedzających. Ze względu na bezpieczeństwo Wałeczek wyjdzie dopiero po południu. Jest dość duży i mógłby zwyczajnie przygnieść małą Zumbę. Wczoraj zdecydowanie dałem ciała, nie przygotowałem na czas pokarmów, więc nie mogłem wysprzątać wybiegu dla hipopotamów. Dzisiaj udowodnię Wam i udowodnię Maćkowi, że potrafię wykonać obowiązki stażysty. Hipy szykują się na śniadanie w boksach, a ja przyodziewam gustowne kaloszki i do roboty. Więc proszę, masz łopatę. No i trzeba pozbierać kupę, okay. A następnie zamieść wszystko do tej taczki. Dobra. Jasne? Jasne, dzięki. Wybieg ma 240 metrów kwadratowych, a na nim leży kilkadziesiąt kilogramów odchodów. Słuchajcie, jest dobrze, nie czuję zapachu. Jakiś system trzeba mieć. Jak to zbierać? Słuchajcie, mimo wszystko źle to nie wygląda. Chociaż to wygląda gorzej. O, szczególnie w tym miejscu. O kurde. Dobra, dobra. Słuchajcie, to naprawdę jest wyścig z czasem. No ja odczuwam presję, bo jestem tutaj po raz drugi już. Wszyscy tutaj wiedzą, co mają wykonać, o której godzinie. Wszystko się dzieje symultanicznie. Ja tak na dobrą sprawę w pewnym momencie gubiłem się. Dodatkowo chciałem zrobić to jak najlepiej, żeby nie było obsuwy w czasie. Maciek cały czas czuwa i dogląda, zarówno mnie, jak i zegarka. Wybieg wysprzątany, ale część odchodów znajduje się również na dnie basenu i tym zajmują się nurkowie. A ja tymczasem pędzę, bo już mam mało czasu, muszę gonić szlauf. Gdy nurek zanurzał się pod wodę, Maciek udzielił mi kilka rad.
W skrócie, wszystko trzeba zmyć tak, żeby resztki odchodów nie trafiły do głównego basenu, a do studzienki. Łetwonurek w sposób systematyczny odsysa odchody z dna, w czym pomaga mu specjalnie przygotowana pompa z sakiem. Czynność ta powtarzana jest codziennie. Dodatkowo basen ma swój autonomiczny system filtrów. Dobra, żarty żartami, ale już jest prawie 9. Maciek ostatni raz rzuca okiem na wybieg i hipopotamy mogą się cieszyć otwartą przestrzenią. Sprzątanie, wywożenie odchodów, krojenie warzyw, to może wydawać się błahe, ale codzienność pracy w zoo w dużej mierze składa się właśnie z takich prostych czynności. Jednak ich suma składa się na ciężką pracę opiekunów, których celem nadrzędnym jest utrzymanie jak najlepszych warunków dla swoich podopiecznych. Już za tydzień wybiorę się z Maćkiem do pawilonu z kongijską dżunglą, by bliżej poznać manaty. Zapraszam.